Ksiądz prałat Marian Szczepiński nie planował remontu kościelnej wieży w tym roku. Niestety przypadek losowy nie pozostawił mu wyboru. Podczas jednej z wichur uszkodzony został krzyż na samym szczycie wieży. Przechylił się i niewykluczone, że kolejny silny wiatr mógłby go zdmuchnąć na ziemię. Idea powstała nagle, dlatego że była wichura z 6 na 7 maja i uszkodziła górną część wieży, szczególnie krzyż. Okazało się, że po wejściu, że trzeba dokonać remontu nie tylko tej samej iglicy, ale właściwie trzeba już całej wieży, skoro jest rusztowanie. Zresztą zamierzałem ten remont robić później, ale skoro losowa sprawa tak się potoczyła, robimy to teraz. Najpierw próbowano naprawić krzyż z podnośnika, niestety nie udało się, trzeba więc było postawić specjalne rusztowanie. Przy okazji ksiądz prałat zdecydował, że cała wieża zostanie wyremontowana. Przede wszystkim będzie wykonany krzyż, oczywiście według tej samej miary, według tego samego wzoru. Będą nowe odeskowania, będzie blacha miedziana, przede wszystkim blacha miedziana, także wieża będzie piękną wizytówką Kościerzyny. Nowy krzyż jest już prawie gotowy i wkrótce zostanie zamontowany na wieży. Ma on ponad 2,5 metra i waży kilkadziesiąt kilogramów. Prace więc nie będą łatwe. Kompleksowy remont wieży zakończy się za 3 miesiące.